that he said to drink like a Pole. Stereotyp Polaka nadużywającego alkoholu jest nieprawdziwy. Inne nacje, nie chcę wskazywać palcem, potrafią to robić znacznie, znacznie lepiej w cudzysłowie niż Polacy. Ale w czasach właśnie niedoboru, w czasach trudnych ekonomicznie, wódka była ekwiwalentem pieniądza. Służyła jako towar wymienny za inne dobra, trudniej dostępne. Jeśli ktoś ma ochotę na wódkę bardziej łagodną smaku, polecam te zrobione z pszenicy. Bardziej intensywne doznania odrobinę zapewnia wódka ziemniaczana. Najbardziej intensywną i bogatą w smaku będzie wódka żytnia.